Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl, w naszym studiu Jakub Maciejewski, a na łączach Andrzej Potocki, panowie publicyści sieci, są jak zwykle w poniedziałek państwa i moimi gośćmi. Pochylimy się bliżej nad celami, które chce osiągnąć Marta Lempart, bo głośno ostatnio o tej przywódczyni formalnej strajku kobiet, ale nieformalnej, trochę samozwańczej, to wszystkich protestów, które mają miejsce w ciągu ostatnich dni. I panowie, najpierw zaprezentujemy, proszę państwa, panowie, najpierw zaprezentujemy Martę Lempart jako wolność, wiodącą lud na barykady, zupełnie jak na obrazie francuskiego malarza Edwarda Delacroix. A proszę zobaczyć, to jest Marta Lempart wiecowa. Nie wiem, jaki znajdą sposób, żeby sobie pójść, uwaga, żeby zniknąć i żeby wyjść. Bez żadnego trybu. Bez żadnego trybu. Mówię teraz do ludzi w całej Polsce. Odwiedzajcie posłanki i posłów PiS-u. Odwiedzajcie tych kłamców, odwiedzajcie tych złodziei, odwiedzajcie tych faszystów. Niech nie znają dnia ani godziny. My idziemy na Parkową 23, tam mieszka kłamca Morawiecki. Tam u niego siedzi szczur Kaczyński. My z tym! No właśnie, ale na razie protesty się skończyły. Co prawda dzisiaj ma być blokowana Warszawa. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie odbywało. I pojawia nam się Marta Lempart jako polityk. Polityk, który ma program, który żąda od władzy różnych rzeczy i który powołuje radę konsultacyjną z nazwiskami, które pewnie tej protestującej młodzieży nic nie mówią, bo to są albo dawni działacze opozycji, tak jak Michał Boni czy Barbara Labuda, albo profesor Uniwersytetu Monika Piątek, która może i trochę w pamięci zapadła niektórych słynnym stwierdzeniem, że w parach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w parach heteroseksualnych. I to ma być ta rada konsultacyjna, która ma właśnie co przede wszystkim? Proszę bardzo, to jest Marta Lempart, polityk. Naszym głównym postulatem i końcowym jest dymisja rządu. I uprzedzając państwa pytania na temat warunków dymisji rządu, będzie rozmawiać z rządem. Jeżeli rząd oczywiście będzie chciał rozmawiać, bo na razie rozmawia z nami za pomocą gazu i właśnie wysyłając nam różnych panów w samochodach i fotografów i wysyłając głupie pisma, będzie rozmawiać z rządem wtedy rada konsultacyjna, którą powołujemy. No właśnie, Andrzej, czy Marta Lempart uwierzyła, że jest Światłaną Ciszanowską i my żyjemy w Białorusi i trzeba doprowadzić do tego, żeby niedemokratycznymi metodami buntu, kryterium ulicznym obalić tę władzę? To jest zamach stanu. Żyjemy w demokratycznym państwie. Ktoś wygrał wybory, ktoś sformułował rząd. Jak to jest? No co to w ogóle jest rada konsultacyjna? Jakiś samozwańczy komitet pseudorewolucyjny na czele z tą panią Lempart, która tyle podobna jest do Marianny wiodącej lud na barykady z obrazu, no tyle co człowiek. Natomiast jest to osoba bardzo wulgarna, o mocnej proweniencji komunistycznej. Jej ojciec, jak wiadomo, był w urzędzie, pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa, więc w aparacie terroru państwa totalitarnego. I to jest ten styl właśnie tego typu robienia polityki i wykorzystuje nastroje społeczne, pani Lempart et consortes wykorzystują do tego, żeby zwiększyć radykalizm protestu i spróbować sięgnąć po władzę metodami niedemokratycznymi, tylko metodami zwykłego przewrotu ulicznego. Do tego ten komitet dąży. Przy tym jeszcze cały ten styl tego komitetu, tak jak pani Lempart to przedstawia, jaki ma wizerunek, on jest kreowany pod tą młodzież, która występuje na ulicach, młodzież w wieku lat 14-18, z bardzo prymitywnymi hasłami, która nie ma aktualnie co robić, bo mamy COVID, nie chodzą do szkół, z dyskoteki zamknięte. To jest 80% strajkujących.
I tutaj próbuje nawiązać jakąś interakcję pomiędzy tą młodzieżą, która tam nie za bardzo do końca wie, po co w ogóle tam chodzi. Raczej głównym motywem jest to, że żeby coś przeżyć i się dobrze zabawić w sytuacji, kiedy w domu nudno, i podkręca te nastroje. No dobrze, ja bym tutaj się... Z próbą obalenia rządu, z próbą, podkreślam, obalenia rządu poprzez ulicę i radykalne hasła. Ja bym się w genealogię bardzo nie zagłębiała, bo nie jestem skłonna podzielić zdania Stanisława Wyspiańskiego, który kiedyś napisał Wino ojców idą w syny. Może zostawmy to na boku. Nie mamy pewności, czy tak, było... właśnie, to jest tak, tak, tak. Może tak skończmy już z tym rozgrzebywaniem przeszłości, bo my odpowiadamy za siebie, za nasze czyny, a jest sporo, żeby o pani Marcie Lempart mówić. Dwa razy nie udało jej się wejść do polityki. Raz startowała w wyborach na prezydenta miasta Wrocławia, raz startowała z ramienia partii Wiosna w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Notabene tam się zetknęła z tymi ludźmi, których teraz zaprosiła do Rady Konsultacyjnej, z Michałem Boni, z panią profesor Płatek, którzy byli doradcami Wiosny. Zresztą pani Płatek nie weszła do Parlamentu Europejskiego. Biedroń miał oddać jej miejsce, ale uznał, że jednak w Brukseli mu jest lepiej niż w Polsce i został, i trochę pani profesor Płatek została jak Zabłocki na mydle, wyszła na tym całym interesie, ale mniejsza o to. Czy to jest taka próba, abstrahując od tego, co naprawdę pani Lempart myśli na temat aborcji, na temat praw kobiet, tego, jak są w Polsce dyskryminowane, czy to jest taka próba wykorzystania tej sytuacji do tego, żeby po raz trzeci spróbować wejść do polityki? Czy to jest powtórzenie drogi pani Hartwig, która na proteście niepełnosprawnych wjechała do Sejmu, syn został radnym, niepełnosprawny, ona do Sejmu wjechała i właściwie przez te 5 lat jej pobytu w Sejmie, to my nie widzimy za bardzo, żeby o te prawa niepełnosprawnych walczyła, udzielała się medialnie, organizowała jakieś konferencje, jakieś spotkania i domagała się od rządu tego albo innego. Widzimy tylko jakiś taki straszny hejt na Twitterze, który uprawia. No, Marta Lempart wzięła te niedobitki z lewackiego establishmentu, które zostały oszukane przez Biedronia czy Czarzastego, nie zostały włączone do tego bloku jakoś rządzącej lewicy, w jakiś sposób będącej w mainstreamie, i próbuje szturmem te salony zdobyć. Przy czym tu kluczowe pytanie, czego ona naprawdę chce? I w tej warstwie świadomej chce władzy i pieniędzy. No, milion już zebrano, ponad milion. Właśnie, pokażmy, to jest taki sprzed kilku dni stan konta, na który zebrano ponad milion już właśnie jest na tym koncie zrzutki. Czasami trudno na pomoc dziecku 10-20 tysięcy w takiej zbiórce pod tytułem zrzutka uzyskać. No, stąd podgrzewanie emocji po to, by poruszenie i pieniądze były większe. Więc władza i pieniądze to jedno. Tu widzimy 1 100 000, ale chyba już przekroczyliśmy dawno tę kwotę, także tylko nie sposób nadążać za tym rosnącym odcinkiem. Nie jest tak. Ta formuła zbierania pieniędzy jest taka, że nie trzeba się dokładnie z tego rozliczać. To jest taka forma patronatu, która właśnie jest nieprecyzyjnie... I anonimowe są wpłaty. Tak. Natomiast jest też taka warstwa, być może podświadoma u pani Lempart, czego ona naprawdę chce. No, podzielić się swoim nieszczęściem. Nieszczęście lubi towarzystwo i... Niestety tu trzeba wejść trochę w ten życiorys kobiety, która stoi na tych czele protestów, ponieważ jej wulgarność, jej agresja, wzywanie do przemocy, kłamstwa, które opowiada, wynikają często z takiego niepoukładania, i zamiast popracować nad sobą wygodniej i łatwiej jest zdeprawować ależ innych. Ależ wręcz przeciwnie, pani Marta Lempart opowiada w wywiadach, że żyje w szczęśliwym jednopłciowym związku, że nie lubi dzieci, dopóki nie można się z nimi dogadać, ale za to ma 2 pieski, które traktuje jak swoje córeczki, czyli ona jest właśnie poukładana. Dlatego mówię, że w tej podświadomości człowiek gdzieś tam cierpi, wypiera to i zamiast to rozpracować ze sobą samym, rozlewa się to nieszczęście nie tylko na innych, ale już na cały kraj. Andrzej, dlaczego w tej całej Radzie Konsultacyjnej nie ma tych ludzi, którzy do niedawna byli ikonami protestu LGBT, Barta Staszewskiego, Margot? Dlaczego dla nich zabrakło tam miejsca? LGBT zostało tak jakby przez feministki z tej całej akcji usunięte, bo ja wiem, że pani Marta Lempart pogoniła polityków. Hołownię pogoniła, pogoniła Barbarę Nowacką i jeszcze inne polityczki lewicy, bo nie chce się tym dzielić, ale dlaczego dla tych
największych sojuszników, bo przecież w tych demonstracjach również ugrupowania LGBT uczestniczyły. Dlaczego dla nich zabrakło miejsca? Młodzi ludzie, bardzo reprezentatywni, znani. To jest w miarę proste do wytłumaczenia. Towarzyszka Lempart po prostu nie lubi konkurencji. Traktuje środowiska LGBT i ich przedstawicieli jako wygodnych sojuszników, ponieważ zawsze będą z nią szli, tak czy inaczej, no ale już brutalnie mówiąc, przy korycie, to nie za bardzo tutaj mają oni mieszać ten monopol, który stworzyła to trio właśnie pani Suchanow, pani Lempart, no i teraz poszerzone to trio, tą radę konsultacyjną. Po prostu siłą rzeczy, no, środowiska LGBT będą szły razem, ramię w ramię z panią Lempart, no ale żeby dostąpić zaszczytu do wstąpienia do rady konsultacyjnej, to już nie jest taka łatwa sprawa. Pani Lempart doskonale wie, na czym polega władza i jak władzę dzierżyć twardo w jednym ręku, a nie po prostu rozdrabniać te postulaty na drobne i pozwolić teraz nagle konkurencji, poniekąd sojuszniczej konkurencji LGBT, mieszać w planach protestu kobiet, konkretnie wymierzonego w obalenie rządu pod pretekstem tych przepisów orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego aborcyjnych, antyaborcyjnych. No właśnie, jak to jest z tymi negocjacjami? Bo tutaj premier już dwukrotnie powiedział, że zaprasza do rozmów, ale kogo właściwie ma zaprosić do rozmów? Czy to, co powstało w niedzielę, ta rada konsultacyjna i pani Lempart, to są osoby reprezentatywne dla tych wszystkich nurtów, które się pojawiają? Może rzeczywiście trzeba zaprosić rodziców, organizacje zrzeszające rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizacje pro-life, organizacje proaborcyjne, może właśnie z nimi trzeba rozmawiać, a nie z ludźmi, bo ja co prawda nie podsunęłabym się do określenia pani Lempart mianem terrorystki, czy też tego, co się dzieje na polskich ulicach mianem terroru, ale coś jest takiego w tym, co mówią amerykańscy przywódcy, że z terrorystami się nie negocjuje. No jeżeli ludzie wyprowadzani są w takiej sytuacji przez krzykliwych agitatorów na ulicę, no to jednak to troszeczkę o terror zahacza. Ja uważam, że pan premier Morawiecki powinien spotkać się z Martą Lempart, odwiedzić ją w więzieniu, kiedy za podniecanie do zamieszek, za kłamstwa, za wzywanie do przemocy, za sterowanie ruchem, który napada na kościoły, niszczy mienie, powinna tam pójść, no ale sądy mamy, jakie mamy, ale wtedy powinien ją odwiedzić i można sobie rozmawiać do woli, ale jeszcze wspomnę, dlaczego to, jak sami nazywają, dziadersi są w tej komisji konsultacyjnej. Otóż pani Klementyna Suchanow, która jest też mózgiem tej operacji, twarzą jest Marta Lempart, mózgiem jest Klementyna Suchanow, feministka. Jak twierdzi Michał Szutowicz, Margot, miała romans z nim. To ta kobieta koło 50 z facetem koło 20 i wynajmowała mieszkanie tej wspólnocie, temu kolektywowi, no w zamian za... Drodzy państwo, to się nawet nazywa jakoś przy najstarszym zawodzie świata. Więc tam jest takie spiętrzenie patologii nienawiści wzajemnej. Musimy to wiedzieć, drodzy państwo, że żadne wewnętrznie skłócone królestwo nie może się ostać, a oni są pożarci między sobą, choć jeszcze to jest tą tęczową flagą i plakatem z błyskawicą przykryte, ale oni się tam nienawidzą. Więc jeśli poczekamy jeszcze, jeśli pozwolimy się wygasić i skłócić im bardziej, może się okazać, że bezkosztowo politycznie to się rozpadnie, choć pandemicznie niestety bardzo kosztowo, ale to już pójdzie na konto, na sumienia prowodyrów tych protestów. Andrzej, i ostatnie pytanie do ciebie, mamy minutę do końca tej części. Czy to, co się zdarzyło pod koniec ubiegłego tygodnia, to jest kulminacja? Czy rzeczywiście jeszcze raz uda się pani Lempart i jej towarzyszom pobudzić do tak dużego protestu? Bo był to, nie ukrywajmy, największy protest, objął największą liczbę osób w większej liczbie miast niż to poprzednio miało miejsce, chociaż oczywiście były to duże miasta w przewadze. Czy to już zaczyna się wypalać? Czy to już ten szczyt tego protestu mamy za sobą, czy nie? Czy będziemy ciągle targani tego typu wydarzeniami?
Skoro wymagasz ode mnie dziennikarstwa profetycznego, no dobrze. Moim zdaniem rzeczywiście szczyt mamy poza sobą i teraz należy pozwolić działać właśnie takim paniom jak pani Lempart. Ona jest wbrew pozorom bardzo dużym sojusznikiem partii rządzącej, bowiem forma, w jakiej ona uprawia politykę, jest po prostu formą odstraszającą. W związku z tym teraz wszystkie kamery powinny być skierowane na panią Lempart i pozwolić jej działać, pozwolić jej mówić, żeby wreszcie Polska zobaczyła, z czym naprawdę ma do czynienia. I to na pewno raczej nie wpłynie na zwiększenie, ale na zmniejszenie fali protestów, a oczywiście o takich historiach, jakiekolwiek negocjacje z tym podejrzanym towarzystwem, no mam nadzieję, że on sobie nie pozwoli. I tutaj postawimy kropkę. Postawimy kropkę w tej części. Jeszcze się z państwem spotkamy za parę minut w tym samym gronie i będziemy rozmawiali też, no mniej więcej w tym samym temacie będziemy się mieścić. Proszę z nami zostać. Za parę minut do państwa wrócimy.